Czy angażuje się pani mocno w wychowanie wnuczki? Nie. A Lara, na przykład Lara mi nie pozwala. Bo ona uważa, że i ja też się tak uważam, że dziecko jest jej i pierwszą część życia powinna poznać rodzinę, ale głównie powinna być z rodzicami. I tak to się dzieje. Bardzo ją za to szanuję. Najbardziej mnie wzrusza jako mama, bo jest najpiękniejszą, najwspanialszą i najmądrzejszą mamą na świecie. Lara także stwierdziła, że póki co nie będzie chrzcić córki. Czy ma pani jakieś zdanie w tym temacie? W ogóle się nie wtrącam w jej decyzję. Uważam, że jeżeli mnie zapyta, to jej doradzę.